Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pasterze.
Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Gloria in excelsis Deo. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie Duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach.
Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Alleluia.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwo. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze czytania mszalne można zebrać pod krótkim określeniem. Bóg i człowiek. Człowiek, do którego Bóg się zwraca, jakże często okazuje się zatwardziałym sercu, buntownikiem. Jeżeli patrzymy na karty Pisma Świętego, to właśnie tak wyglądała odpowiedź ludzi na Boże wołanie, na Bożą propozycję, na Bożą miłość. Całe dzieje Izraela to ciągłe odchodzenie od Boga, którego ukoronowaniem była niewola babilońska, w czasie której powołał Pan proroka Ezechiela, którego powołaniu właśnie dzisiaj w fragmencie, w pierwszym czytaniu słyszymy. Powołał go, aby szedł do ludu zbuntowanego, do ludu, który nie będzie słuchał, który będzie oporny. Smutne to stwierdzenie, ale jakże prawdziwe. Jakże często człowiek odpowiada w ten sposób na Boże wołanie. Więcej, nawet jeżeli sam Bóg przychodzi, Chrystus przychodzi do swoich rodaków, przychodzi do tych, wśród których wyrósł, przychodzi do Nazaretu i tam najpierw idzie przed nim sława cudotwórcy, sława tego, który wskrzeszał, uzdrawiał i ludzie się dziwią, skąd u niego ta mądrość, te cuda. I może by już byli gotowi się otworzyć, ale zaraz przychodzi refleksja. No ale przecież, czy to nie jest ten, którego znamy, którego krewni tutaj wśród nas żyją? To czy może on być kimś wyjątkowym? Albo też troszkę później, kiedy działa święty Paweł, idzie do różnych miejsc, aby głosić Ewangelię. Idzie między innymi do Aten, miasta wielkich mędrców i tam chce mówić o Jezusie i o zmartwychwstaniu, a oni mówią, posłuchamy cię innym razem. I wtedy przechodzi do Koryntu, miasta uważanego za strasznie grzeszne, za miasto, w którym tylko żyje się sprawami światowymi i tam znajduje bardzo żyzną glebę, aby głosić Ewangelię. I tam zakłada sporą wspólnotę, która zakłada Kościół, który staje się żywy, który rozwija się, ale po jakimś czasie już ma z nim znowu Paweł problemy i dlatego pisze pierwszy list, drugi list, aby tych ludzi zmienić, aby tym ludziom ukazać, że idą w niewłaściwym kierunku, bo oni uznali, że są już doskonali, że są duchowi. I jeżeli zdarzają się jakieś cielesne grzechy, głupstwo, to jest drobiazg, to nie ma znaczenia, bo my jesteśmy duchowi. Uwierzyli tak bardzo w siebie, a nie w Boga. Mimo, że najpierw odpowiedzieli tak bardzo pozytywnie. Postawa człowieka, zatwardziałość. Ale z tego smutnego, z tej smutnej konstatacji przejdźmy teraz do tej bardziej pozytywnej.
jednocześnie jest Bóg. Bóg, który nieustannie zwraca się ze swoją miłością do człowieka, który nieustannie niesie mu swoją miłość. I tak to jest też w tym fragmencie Ezechiela. Bóg mówi, idź do ludzi, którzy nie będą cię słuchali, ale idź, żeby był prorok wśród nich. I za chwilę będzie następny, następny, kolejny. Bóg wciąż posyła tych, których wybiera, aby głosili Jego naukę, aby pokazywali Jego miłość, by pokazywali, że zależy Mu na człowieku. A ludzie odpowiadają wciąż nie. Ludzie. Ale wśród tych ludzi są poszczególne osoby. I o tym nie możemy zapomnieć, bo jest takie nasze nastawienie, kiedy patrzymy, a inni robią tak, to czemu ja mam inaczej? Nigdy tak nie powinniśmy patrzeć. Bo jeżeli będziemy patrzeli na nas tak en bloc, jako masę, no to będziemy mówili zatwardziali i niewierni, i oporni. Ale wśród tych opornych i zatwardziałych są poszczególni ludzie. I to nie jednostki. Ich jest wielu, którzy na Boże Słowo się otwierają. I to też możesz być ty. I to każdy z nas może być, który na Boże Słowo się otwiera i przyjmuje je, aby ono było dla niego przemieniającą mocą. I taki najpiękniejszy przykład mamy wśród tych dzisiejszych czytań, o czym mówi święty Paweł. Paweł, do którego, jak wynika z tego tekstu, który jest jakby kilka wierszy przed fragmentem przed nas przeczytanym, jeszcze zanim pod Damaszkiem otrzymał to powołanie, gdy został zrzucony z konia, gdy stracił wzrok i zaczęła się jego przemiana, doznał szczególnego objawienia. I opisuje on w taki dziwny, tajemniczy sposób. Znałem człowieka przed 14 laty, który, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został powołany, został zerwany do trzeciego nieba, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie. I tam słyszał słowa tajemne, których nie godzi się powtarzać. I z tego będę się chlubił, mówi Paweł. A więc mówił on o sobie, mówił o swoim doświadczeniu jakiejś ekstazy, objawienia, wyjątkowej łaski, którą otrzymał od Boga. I ona prawdopodobnie razem z tym powołaniem sprawiły, że rozpoczął tak wielkie dzieło ewangelizacji. Zaczął tak bardzo mocny sposób głosić Chrystusa. Ale sam to zauważa, sam ten szczególny dar od Boga mógłby zaowocować pychą. Abym więc nie nosiła mnie pycha, otrzymałem, można powiedzieć, inny dar od Boga. Oścień dla ciała, który sprowadzał go do, powiedzmy, właściwego poziomu. Co to było, nie wiadomo. Uczeni się zastanawiają, może to malaria, może to jakaś choroba oczu, która mu przeszkadzała, może to było jakieś doświadczenie duchowe, cierpienie. Nie wiemy, co to było, ale coś, co wciąż było dla niego takim kolcem, który przypominał mu, że jest on słabym człowiekiem. Bo to jest ta wielka prawda. My jesteśmy słabymi ludźmi. Słabymi ludźmi, do których zwraca się Bóg i do których, do każdego z nas przychodzi ze swoim słowem. Do każdego z nas przychodzi, aby nam dać świadectwo. Abyśmy my mogli go doświadczyć tak namacalnie. Nie zauważamy tego, nie kojarzymy tego? Poszukajmy dobrze w swoim życiu. Zapewne znajdziemy taki moment szczególnego spotkania z Panem Bogiem. I warto, żeby pielęgnować to swoje doświadczenie Pana Boga, bo ono jest ważne dla żywotności wiary. Żeby wiara nie była tylko wyznawaniem pewnych zasad, chodzeniem na mszę świętą i modlitwą. To wszystko jest ważne, ale tylko jako otoczka tego spotkania, osobistego spotkania z Panem Bogiem. Ale jednocześnie musimy też pamiętać o tym, że będzie to doświadczenie. Będzie krzyż. Bo Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż. Nie ma innej możliwości podążania za Chrystusem, niż niosąc swój krzyż, który sprowadza nas do właściwego poziomu, który sprawia, że możemy zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy, że jesteśmy słabi i nieporadni. Ale od Boga otrzymujemy łaskę.
On nam daje tę siłę, abyśmy każdego dnia na nowo wstawali i szli dawać świadectwo. Niekoniecznie w ten sposób, że będziemy stawali na ulicy i mówili o Panu Jezusie, ale dawać świadectwo swoim życiem. Aby inni mogli widzieć, że prorok jest wśród nich. Ty, siostro, ty, bracie, masz być prorokiem. Nie w ten sposób, że będziesz głosił jakieś szczególne nauki, bo to może być dla ciebie jeszcze gorszy, jakiś, będzie coś gorszego niż pycha. To może być nawet coś, co ciebie zniszczy. Dlatego nie chodzi o to, żebyś zaczął teraz sobie wymyślać jakieś mądre słowa Boże i twierdzić, że to od Pana Boga pochodzi. Tu proroctwo polega przede wszystkim na byciu wiernym swojemu powołaniu. Powołaniu małżeńskiemu, powołaniu zakonnemu, powołaniu każdemu innemu, które wynika z tego, do czego Bóg mnie wzywa. Bo w ten sposób, wypełniając jak najlepiej swoje zadanie, pełnię misję prorocką wśród innych ludzi. I dzięki temu oni mogą doświadczać Pana Boga. I chociaż wszyscy razem jesteśmy wciąż zbuntowani, oporni, to jednak każdy z nas osobno ma swoją drogę do Boga, której On nas prowadzi, po której On nas prowadzi. I abyśmy mogli kiedyś razem z radością spotkać się w Jego Królestwie.
Kierujmy z ufnością nasze prośby do Pana Boga w potrzebach Kościoła i całego świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby wypełniał polecenia Chrystusa w różnych stronach świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą ludzkość, aby była otwarta na wartości nieprzemijające. Ciebie prosimy. Módlmy się o dobrą żonę dla Mariana, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. W 20. rocznicę ślubu Moniki i Mirka, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich i córek. Ciebie prosimy. Módlmy się za wiernych zmarłych. Tadeusza Farbowskiego oraz Marię i Wacława, Andrzeja Rebech oraz zmarłych z rodziny Rebechów, Zbigniewa Śmiech, Janusza Twardowskiego, Martę Śmietana, Michalinę Kurek, aby wielbili miłosierdzie Boże na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami Słowa, ale Jego wykonawcami. Ciebie prosimy. Boże miłosierny, który dałeś nam swojego Syna jako Zbawiciela, wysłuchaj nasze pokorne prośby przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoim na cześć i chwałę swojego imienia, a także na potrzeby nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy, i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołają. Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.
On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Usłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Do Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słuchajmy jeszcze ogłoszeń. W ramach zbiórki ofiar na rzecz pogorzelców z Nowej Białej, która odbyła się w zeszłą niedzielę, zebraliśmy aż 8118 zł i 52 grosze, w tym było 5 euro. Bóg zapłać serdecznie za tak bardzo hojną ofiarę. W środę podczas wieczornej mszy świętej modlić się będziemy za wszystkich zmarłych wspominanych w wypominkach rocznych. Z piątku na sobotę nocować będzie w tyńcu pielgrzymka z Trzebuni. Podobnie jak w zeszłym roku pielgrzymi będą mieszkać pod namiotami w ogrodzie opactwa. Natomiast jako parafia chcielibyśmy przygotować dla nich poczęstunek. W związku z tym zostanie ugotowana zupa oraz przygotowana woda w butelkach, kawa i herbata. Bardzo prosimy też parafian o upieczenie ciast, najlepiej prostych, bez kremów i galaretek, i przyniesienie ich w piątek do recepcji domu gości. W sobotę 10 lipca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na wielką akcję Sprzątamy Zieloną Małopolskę. W ramach niej wolontariusze wyruszą, by zbierać śmieci w lasach, parkach krajobrazowych i przy szlakach turystycznych. Krakowskie Centrum Akcji zostało zlokalizowane w naszym opactwie. W przyszłą niedzielę od 9.45 do 18.00 na dziedzińcu będą ustawione namioty z ekologicznymi konkursami i atrakcjami, w których będzie można zaopatrzyć się w jednorazowe worki i rękawiczki i wyruszyć na sprzątanie przystani, lasów tynieckich, ścieżki rowerowej i okolicy. Serdecznie zapraszamy. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość świętego Benedykta, opata naszego zakonodawcy oraz patrona Europy. Chciałbym poinformować, że w tym roku parafialna piesza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszy z Tyńca w czwartek 12 sierpnia po mszy świętej o godzinie 8. Można wziąć udział jedynie w kalwaryjskich dróżkach w piątek i sobotę po mszach świętych o 7 w Bazylice Kalwaryjskiej, a także jest możliwość powrotu pieszo do Tyńca w niedzielę 15 sierpnia. Zapisy odbywają się w recepcji domu gości do 8 sierpnia, jednak osoby, które chcą uczestniczyć w całej pielgrzymce, więc nocować w Kalwarii, powinny jak najszybciej, a najpóźniej do 16 lipca zgłosić się do ojca proboszcza. Pan z wami i z duchem twoim. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.